Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę Wam awatary zwycięzców ze Speed Serwera. Dlatego, że już są te awatary, już wysyłali co niektórzy u mnie na serwerze, ale nie wszystkie ja mam tak naprawdę wszystkie jakie znalazłem, czyli to tam około jest 15 tych awatarów, łącznie ich było chyba ponad 20, jak dobrze pamiętam, ale nie każdy się pochwalił, niektórzy może nie odebrali, niektórzy coś tam wiadomo, różne są przyczyny, no ale większość ich mam, dlatego dzisiaj Wam je pokażę. Pokażę. Będziecie mogli napisać, który Wam się najbardziej podoba. Ja też swoją ocenę, powiedzmy, jakąś tam dam. No i myślę, że to będzie dość ciekawy odcinek, bo wiadomo, zawsze jakaś paczka nowych awatarów jest dość ciekawa. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół i zostawiajcie. Piszcie komentarz, to już może pod koniec, jak zobaczycie wszystkie, jaki Wam się najbardziej podoba i dlaczego. Możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. I oczywiście wbijajcie na Instagrama, na Discorda dla widzów i na Twitcha. Linki są w świętym komentarzu i opisie. No i chyba możemy powolutku zaczynać. Jeszcze przypominam o kodzie, który jest ważny do 17 kwietnia, do końca tego dnia bodajże. daje Wam 25 grzybków i 125 lucky coinów i możecie go użyć od 50 levela, więc jeżeli ktoś jeszcze nie użył, to zachęcam na każdym serwerze. Neutral, Podłoga, Aster, jak zresztą widzicie. No i okej, okay, chyba możemy zaczynać. Dość długo musieliśmy czekać na te awatary, może tak słowem wstępu, bo tam chyba około 5 minut. Miesięcy plus minus, no ale w końcu się pojawiły wraz z aktualizacją tam 12.0, czyli tą Wielkanocną. Również mniej więcej w tych samych dniach dostali właśnie zwycięzcy swoje awatary. Z tym, że tak jak mówię, po pierwsze awatarów z samego speed serwera było 20, bo top 10 i potem stop 50 było losowanych kolejnych 10 osób, właśnie zwycięzców. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że na jakimś tam W, bodajże W, 52. Były jeszcze gildzie tych prowadzących tam kanał na Twitchu Szej'sowy, ten oficjalny, i tam najlepsza osoba z każdej gildii, czy tam dwie najlepsze osoby, to łącznie cztery, albo dwie, już tak jak mówię, nie pamiętam, miały również zwyciężyć taki awatar, więc tutaj są chyba i ci zwycięzcy ze speed servera oraz również zwycięzcy właśnie z tego challenge'u, czyli łącznie powinienem mieć tam 22 albo 24 awatary niestety tyle nie mam. Bo tak jak mówię, ktoś tam w ogóle może tego nie odebrał nawet bo akurat skończył grać, mimo że wygrał, ktoś tam może się nie chwalił jeszcze. Tam wiadomo, dużo osób znajdowało te awatary na poszczególnych serwerach, no ale ciężko jest wszystkie serwery przelecieć i posprawdzać. Więc, no, ciężko, nie? Po prostu ciężko, ale dużo mam tych awatarów, na pewno większość. Więc teraz sobie lecimy i zobaczymy, co ciekawego się urodziło. Niektóre są bardzo ciekawe, niektóre są bardzo ładne, niektóre są takie basicowe, strasznie, i takie, no, najzwyklejsze, powiedzmy. No ale okej, okay, może nie ma co przedłużać, tylko zaczynamy. Ja tu trochę przesunę mikrofon, bo będę się patrzył na lewo monitor. No i chyba możemy zaczynać Pierwszy to jest, jak widzicie, w sensie nie widzicie, będę wam mówił niki tych osób Jeżeli coś przekręcę to przepraszam, ale no nieistotne To jest Der Gerat. No i jak widzicie, jak widzimy rasa gnom Zwykły taki awatar, nie w sensie niczym się nie wyróżnia Nie jest jakiś super, jest po prostu taki najzwyczajniejszy Czy mi się podoba? Tak średnio szczerze mówiąc Jak mam tutaj obraz już tych kolejnych awatorów co niektórych No to ten jest naprawdę taki najzwyklejszy Kolejny jaki mamy to jest Halogen i to powiem Wam szczerze jest, nie wiem czy nie, najlepszy awatar jaki do tej pory powstał. Pamiętam jeszcze awatar Keish Jora, czyli niemieckiego youtubera, również bardzo, bardzo ładny, no ale tutaj Halogen, naprawdę ten jego awatar wygląda świetnie. Po pierwsze, bardzo fajna zbrojka, z tego co wiem, on jakoś tam poprosił, żeby taką zbrojkę miał. Jak widzicie, ona się wyróżnia. No a po drugie, no strasznie pasuje, nie? To jest w ogóle rasa elf, jak się nie mylę. No, no i kurczę, no bardzo, bardzo ładny spoko, nie? Ale to mówię, do awatarów trzeba mieć jeszcze na pewno wygląd. Jak nie macie wyglądu, to potem dostajecie awatar taki jak na przykład teraz widzicie, więc no tutaj jak się dobrze wygląda, to i dobrze wychodzi się na awatarze, no chyba, że się ma jeszcze jakieś tam charakterystyczne cechy, nie wiem, niektórzy w jakiejś czapce, tu zaraz do tego przejdziemy, wysyłali swoje zdjęcia i tak dalej, więc na pewno takie charakterystyczne rzeczy również pomagają. Także no halogen Wydaje mi się jeden z najładniejszych awatarów. Kolejna sprawa kolejna osoba to jak widzicie taki ktoś o niku Hawks. To jest bodajże rasa człowiek, taka najzwyklejsza. No ale jak widzimy, to również fajnie wygląda. Tu jakieś charakterystyczne ubranie, kawałek tego ubrania widać, asik za uchem. Spoko, nie? W sensie taki niby basicowy, ale z takimi dodatkami, jak najbardziej mi się podoba. I jeszcze będzie też awatar Turora. To w ogóle nie pojedziemy na początku, jak do niego przejdę, bo tu mam wszystkie po kolei, to wam pokażę. Oczywiście zresztą już pewnie widzicie, Tytule, no ale Turor też ma swój awatar, skąd i tak dalej, to wam również zaraz powiem z tego co on pisał, ale to na spokojnie. Dobra, możemy lecieć dalej. Teraz mamy płeć żeńską, jak widzicie Leylana, taki manik, no i też taki najzwyklejszy, chyba rasa człowiek, jak się nie mylę. I po prostu, no, taki o, nie? Ani niebrzydki, ani nieładny, taki zwyczajny. Tak jak mówię, no niektóre te awatary są właśnie takie zwyczajne, a niektóre są naprawdę, naprawdę super. Kolejna to jest Raj rising birdie kolejna płeć żeńska właśnie jak sami widzicie no i tu bardzo dużo osób pisało że to jest strasznie podobny awatar do tego awatara Paula Terry który tam tego jego pierwszego w ogóle no, i faktycznie troszkę to tak wygląda, jakby to był Pultera, tylko że w wersji żeńskiej. No, ale też taki spoko, nie? To jest chyba L, jeżeli się nie mylę. No, ale też, no bez szału, nie? Taka moja opinia. Lecimy dalej. Teraz mamy Genisa. Tak przynajmniej taki tu mam zapisany nickname. No, i ten również, no nie wiem, to człowiek by był, czy może Gnom? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo nie widać uszu. Ja zawsze po uszach poznaję, jak ma takie wielkie uszy, to jest Gnom. Jak ma też Picza. TTL, wiadomo, no ale tutaj nie wiem, no może i gną, faktycznie, chyba że po prostu tak wygląda, nie chcę tu nikogo obrazić, no ale jak widzicie, również czapeczkę ma jakąś jakąś tam bluzę i tak dalej, jakieś tam elementy charakterystyczne są, ale jest taki po prostu zwyczajny, taki można powiedzieć, że basicowy. Lecimy dalej, teraz mamy Jeffa. Jeff w ogóle podobny ten ziomeczek jest do akiego, nie wiem, jak oglądacie tam Twitcha to wiecie o co mi chodzi, tak mi się takie mam skojarzeniem no ale chyba rasa człowiek również no i też zwyczajny, nie? w sensie no taki okej okay. nie ma nic szczególnego no mówię, tych awatarów takich co naprawdę mi się podobają po kroju halogena jest dosłownie kilka więc większość to jest właśnie takich zwyczajnych no ale fajnie, że są jakieś nowe że jakieś nowe będziemy mogli na serwerach oglądać, bo tu naprawdę wygrali różni ludzie, niektórzy, którzy mają dopiero tam 300 level, czy tam 350, niektórzy mają na starych serwerach ustawiony co już dobijają 600 poziom, znaleźć te awatary wszystkie jest naprawdę, naprawdę ciężko, więc okej okay, tak jak mówię, to jest Jeff i lecimy dalej, teraz mamy Kugiego Kugi jak widzicie od razu, od razu screen z levelem, 524 level fajny, fajny awatarek śmieszny, są okulary, chyba rasa człowiek również jak się nie mylę no taki okej, okay, nie, w sensie ten akurat taki zabawny mi się podoba nie ma jakiegoś szału, ale tak z samej mimiki twarzy i z tego jak jest zrobiony dla mnie ładny, Dalej, lecimy. Teraz mamy graf Zachyl, tak się nazywam. Ten ziomeczek. No i też taki dość ciekawy. Tu w ogóle chyba jakiś, jakaś starsza osoba na to wygląda. No ale jak widzimy, jest czapka, są okulary. Fajny uśmiech, zabawny rasa. Również chyba człowiek. Chociaż te uszy ma takie sporawe, ciężko mi ocenić. Tu jak ktoś bardziej się orientuje, to możecie napisać. No ale tak jak mówię, ciężko mi ocenić. W każdym razie też bardzo mi się podoba. Też ładny awatarek. Dla mnie jest ok. Lecimy dalej. Teraz mamy Teas. Z tego, co widzę, Gnom widzimy, że jakaś koszula, krawat, spoko ładny, nie? Ten akurat mi się podoba. Zazwyczaj nie przepadam za Gnomami, za tą rasą na awatarach. Zazwyczaj są dla mnie takie strasznie nieproporcjonalne. Te uszy tak wychodzą, jak ktoś jeszcze ma złote ramki, to ucina i tak dalej. Nie podoba mi się to, ale tutaj wygląda naprawdę fajnie. Ten kolor włosów pasuje taki sympatyczny, nie? Więc ten akurat jest jak najbardziej ok. Lecimy dalej. Teraz mamy ziomeczka Oniku. T ty, ty tak się tak mam zapisane, nie wiem jak to powinienem przeczytać. W każdym razie no ten awatar to jest w ogóle ork jak pewnie zauważyliście pierwszy w ogóle ork, zobaczcie, że przeważnie są elfy, jakieś ludzie, jakieś tam gnomy od czasu do czasu, a jeszcze orka nie było mamy teraz jak widzicie orka no kurde, dość brzydkiego go zrobili. Ten ziomeczek w ogóle nagrywa na YouTubie, ma tam jakiś swój niewielki kanał i tam wrzuca, i tam wrzuca z kamerką, to jest z, ktoś z zagranicy i zupełnie inaczej wygląda, tak szczerze mówiąc. W sensie, no na pewno nie wygląda tak jak na awatarze, tutaj dużo osób tam prześmiewczo troszeczkę ten awatar komentowało, no dla mnie też troszeczkę go szkaradnego zrobili. Jeżeli faktycznie by tak wyglądał, no to pół biedy, ale on tak nie wygląda. On wygląda normalnie, więc no tutaj troszkę fantazja artystę poniosła, no ale on jest zadowolony z tego, co wie mi, to jest najważniejsze. Wiadomo, że często te awatary są prześmiewcze, często są jakoś specjalnie przesadzone albo coś, więc tutaj no najważniejsze to być zadowolonym po prostu. I zresztą to jest bardzo fajne wyróżnienie nie taki awatarek mieć ja również jestem z tego bardzo bardzo zadowolony no bo kurczę grając w gierkę ja to zawsze powtarzam od dzieciaka praktycznie pamiętam jak jeszcze w podstawówce na telefonie w tego 6 grałem i tak dalej teraz mogę mieć swój awatar i to nie jeden, tylko kilka, tak naprawdę. W zasadzie, jakbym poprosił o jakiś nowy, to pewnie też bym go dostał. Zgaduję, i może niebawem to się stanie. Ale tu jeszcze nie chcę spoilerować. No to dla mnie to jest mega wyróżnienie. I takie osoby wiadomo, że również na pewno się z tego cieszą. Dobra, lecimy dalej, bo już jesteśmy przy końcówce. Teraz mamy tak, Tom Cruise. Tak, taki ma nickname. Też fajny. Widać, że taki ziomeczek, troszeczkę większy. Szyja w ogóle, jaka, no nie chcę tu przeklinać, ale wiadomo, taka mocarna. No, i chyba też rasa człowiek, tak mi się przynajmniej wydaje. Te uszy są odstające, no ale to również taki zwyczajny, nie? Dużo jest takich właśnie zwyczajnych, które się niczym nie wyróżniają. Ale ładny, ładny, mi się osobiście podoba. Dobra, lecimy dalej. No i właśnie, teraz mamy Turora. Turor trzeci od końca, więc zostały nam jeszcze dwa. Tak wygląda awatar Turora. Skąd Turor dostał swój awatar? Pewnie jesteście ciekawi, bo jak tam śledziliście ten speed server, to wiecie, że Turor w pewnym momencie odpadł z tej walki. Z tego co wiem, z tego co Turor w ogóle Peace out. Turor dostał y, swój awatar, y, dlatego że ziomeczek, który wygrał, jeden z tych właśnie zwycięzców, przestał grać w Shake'sa, To był bodajże aż, y, czyli chyba dziesiąta osoba na tym speed serwerze, czyli ona miała zagwarantowany swój awatar, y, no i ona właśnie y, przestała grać czy coś. I postanowiła, tak jak mówię, z tego co Turor pisał, y, sprezentować mu ten awatar. No i tak on wygląda. Powiem wam, że jeden z lepszych, zdecydowanie jeden z lepszych, no ale ja, tak jak mówiłem, to co mówiłem na początku, jak ktoś jest ładny, no to i ładny awatar mu zrobią. Fajny, symetryczny, mi się osobiście podoba, widać rasa, jest to elf, bo są te uszy szpiczaste, spoko mimika, spoko włosy, generalnie, no mówię, jeden z na pewno z lepszych awatarów, jeden z lepiej wykonanych, tak mi się przynajmniej wydaje. I fajnie, że jakiś Polak w końcu ma również awatar, bo ja tam ten speed server śledziłem, żeby ktoś z Polski się złapał, nie udało się, no ale jednak koniec końców się udało, więc Turo również ma już teraz swój awatar, to też podsyłkowanie, i byliście ciekawi, yy, dlaczego on ma, i tak dalej, pytaliście, no więc to jest odpowiedź, ale mówię, no, jeden na pewno z lepszych awatarów w grze. Yy, tak moim skromnym zdaniem. Spoko to wygląda. Yy, dobra, lecimy dalej, więc gratuluję, bo Turor pewnie śledzi. Jak jeszcze zobaczył się w tytule, to na pewno wbił, yy, także gratuluję, oczywiście. Lecimy dalej. Yy... Kogo my teraz mamy? Teraz mamy Shugiego. Shugi również elf, jak sami widzimy. No i też taki ciekawy avatar, nie? W sensie ten elf mi się podoba. Podoba mi się jak to wygląda. Ja chyba teraz, jakbym chciał nowy awatar, to bym albo Worka spróbował pójść, albo właśnie w elfa. Bo ten elf naprawdę mi się podoba. Zaczyna te oczy fajnie świecą i tak dalej. No i tak wygląda Shugi, nie? Też fajny, fajna mimika. No mówię, to bardzo dużo zależy od tego jakie zdjęcie wyślecie, bo artysta bardzo często bardzo, bardzo dokładnie przerysowuje z tego zdjęcia, więc bardzo jest ważne jaką zrobicie mimikę, w sensie minę po prostu, jaką macie na danym zdjęciu, w co tam jesteście ubrani i tak dalej, i tak dalej. Więc no generalnie warto o to zadbać, jeżeli na przyszłość ktoś by swój avatar wygrał, albo miał dostać, albo cokolwiek innego, no to właśnie to jest istotne. Ja o tym nie wiedziałem, stąd mój pierwszy awatar wygląda jak wyglądał. No ten obecny jest troszkę lepszy, ale i tak widzę, że artysta ma straszny, straszny problem z moimi włosami. Zawsze je zrobi jakoś dziwacznie. Yy, no ale mówię, tak, tak to wyglądam. Hmm, więc dobrze, coś charakterystycznego na tym zdjęciu żeby było. Y, ok, no i ostatni awatar. Jak widzimy, na deser mamy mrocznego elfa. Y, Viper, podobno, ziomeczek ma taki nick. Y, moim zdaniem, również bardzo fajny awatar. Na środku jest. Ja jestem strasznie osobą, która się przejmuje symetrią, więc y, na środku nie ma tych uszów takich odstających, jak ja mam na swoim. Y, to też na pewno plus. Delikatny zarościk, to też fajnie wygląda na tym mrocznym elfie. Y, I ten mi się akurat podoba. Mimo, że jest zwyczajny, mimo, że nie ma nic mał. Wow, y, to jest spoko, jest zabawny, fajna mina yy, ja w ogóle lubię strasznie mrocznego elfa, to jest, strasznie lubię ten niebieski kolor i tak dalej, więc tym bardziej bardzo mi się ten awatarek podoba. Yy, I tyle, to jest ostatni awatar, ile tu ich w ogóle było, pewnie jesteście, za, za, zastanawiacie się, yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, 11, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Piętnaście, yy, czyli około siedem yy, albo dziewięć zmisowałem, nie znalazłem albo coś, więc jakbyście gdzieś należy na swoim serwerze, bo wiadomo ludzie na różnych serwerach grają, to możecie mi pisać, to ja sobie obczaję, już nie będę robił osobnego odcinka, bo mówię, no większość zaprezentowałem, ale jeżeli coś, czegoś nie było tutaj, a się pojawiło u Was na serwerze, to dawajcie znać w komentarzach i dawajcie znać, który Wam się najbardziej podobał. Mi z tych wszystkich chyba jednak mimo wszystko ten awatar halogena, dokładnie, to jest chyba ten, przez tą zbroję, ta zbroja super wygląda, delikatny zarost, włosy do góry, jak widzimy dumny, Dumnie patrzy, no strasznie, strasznie mi się podoba, bardzo fajnie to sobie wykombinował. Więc tak to wygląda. No, a chyba top 2 to będzie Turor. Tak przynajmniej już nie wiem, który to jest. O, to jest ten dokładnie. A top 3 to chyba Viper, z racji tego, dla mnie. Top 3 moje osobiste, z racji tego, że właśnie ja lubię mroczne elfy, no to spoko to wygląda. Dobra, to by było na tyle. Wpiszcie w komentarzach swoje opinie. Możecie swoje top 3 tych awatarów podać. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę. Sub Subskrybujcie z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, piszcie komentarze, tak jak mówię, wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu w opisie i możecie... Yy, i chyba tyle, i wszystko powiedziałem, także dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!